Witam serdecznie w kolejnym unboxingu, recenzji. Dzisiaj będzie to powerbank solarny od firmy Silvercrest, zakupiony w jednym z dyskontów. Mamy tutaj pojemność 5000 mAh, napięcie 3,7 V i baterię litowo-polimerową. Mimo że to jest zamknięte opakowanie, możemy sprawdzić, czy jest naładowana. Świecą się wszystkie cztery lampki. Dodatkowo mamy przyssawki i uchwyty oraz kabelek do zamocowania tego zestawu na szybie. Więc przechodzimy teraz do otwarcia. Tak się prezentuje nasz powerbank. Tutaj mamy napisane 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 W, wyjście 2,1 A, co jest na plus. Czyli wyjście mamy 2-amperowe, tak samo tutaj wyjście i wejście. Panele wyglądają fajnie. Ciekawe, jak będą się spisywały. Ale wydobądźmy to, co jeszcze mamy w zestawie poza. Mamy naszą instrukcję oraz kartę gwarancyjną. Tutaj już nic więcej nie ma poza informacjami takimi ogólnymi w różnych językach. Ale ja chcę się dostać do akcesoriów. Pudełeczko puste. I mamy tak. 4. Są tak małe, że... Możemy nasz powerbank przyczepić do jakiejś szyby w samochodzie, naładować go w czasie podróży. Możemy też naładować go z gniazda USB albo z jakiejś wtyczki zasilającej. Ale na chwilę obecną ten zestaw gadżetów nie będzie potrzebny. Sprawdźmy zatem, co te cudo potrafi. Mamy cztery lampki, zaświeciły się. Mamy 5,15 V, 5,20. Fajnie. Kabelek fajny. Dość gruby. Odplączmy go. No niestety się poplątał. Kabelek. Przejawiam jakieś 80 cm. Ale co jest? A, trzeba włączyć. A, i tu mamy diody informujące, że ładuje się z wtyczki albo z panelu solarnego. Przynajmniej tak to interpretuję. Dobra, zobaczymy, jak podładuje mi telefon. Mam tu 98%. Ale
Zobaczymy, czy to coś ładuje. A, mamy włączone ładowanie na telefonie. Też mamy piorunek i rozpoczęło się ładowanie. Napięcie się waha między tak 5 V, amperaż 0,3 A, 0,4. Już załadowało nam 2-3 mAh godziny. Zegar leci. Dość szybko lecą te ampery. Już minutę się ładuje. Muszę go rozładować, bo jak widzimy jest naładowany w pełni, czyli ma 100%. Sprawdzić czas ładowania takiego powerbanka na wtyczce. Zmierzyć tym jego pojemność, czy rzeczywiście ma, powiedzmy, te 5000 mAh. Sprawdzić czas ładowania na trybie solarnym i resztę dopowiem w późniejszym materiale, ewentualnie na moim blogu albo na fanpage'u. Linki będą oczywiście w opisie na dole. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i zapraszam do łapkowania, subskrybowania oraz polecania innym. Dziękuję za uwagę i zapraszam.
I'm letting go, a deeper dive. Eternal silence of the sea. I'm breathing, alive. Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Where are you now? And get one of the first lines to shut the heart inside.